Dio Macieja Janowskiego, to kapitana naszej reprezentacji. Zobaczymy w biegu szóstym. On w kasku czerwonym, jego partnerem z reprezentacji Piotr Pawlicki w kasku niebieskim z pierwszego pola startowego. Para reszty świata to w kasku żółtym Jens Christian Iversen i drugi z Duńczyków dali menedżera Ole Olsena, który prowadzi dziś drużynę reszty świata, Peter Kildemand. Czwarty zawodnik klasyfikacji przejściowej cyklu Grand Prix po dwóch z 11 turniejów. Przed chwilą na Państwa ekranach Patryk Dudek, Stadion Narodowy. Przed nami szósty wyścig dnia, przegrywamy z resztą świata 13 do 17. No i gdzie będzie ten moment, kiedy biało-czerwoni zaczną odrabiać straty? Bardzo na to liczymy, że będzie to w biegu szóstym. Pawlicki w niebieskim, Iversen w żółtym, Janowski w czerwonym i w białym. Peter Kildemand, taśma w górę, dobry start Janowskiego, ale dobrze także Niels Christian Iversen. Iversen pojedzie szerzej. Czy znajdzie tam prędkość w swoim motocyklu Maciej Janowski, żeby poradzić sobie z Duńczykiem? Bardzo ciasno wchodzą w ten drugi łuk pierwszego okrążenia. Na razie układa się to tak, że Iversen prowadzi, za nim Janowski, trzeci jedzie Peter Kildemand. Zamyka stawkę Piotr Pawlicki, no ale na jego usprawiedliwienie, przypomnijmy, wczoraj trzykrotnie zapoznawał się z nawierzchnią toru na Stadionie Narodowym przy upadki. No i dzisiaj jego start stał pod dużym znakiem zapytania. Zdecydował się jechać, nie robić sobie przerwy, walczy, no ale widać na pewno ten ból z tych upadków wczorajszych doskwiera. Janowski próbuje uratować remis w tym wyścigu. To jeszcze pół okrążenia, ale je obroni się Niels Christian Iversen. Co doświadczenie, to doświadczenie Duńczyka. Zwycięża Niels Christian Iversen. Dwa punkty dla Macieja Janowskiego. Jeden Peter Kildemand, bez punktu Piotr Pawlicki.